Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku FIFA 24, a w zasadzie EA Sports FC24. Niech ktoś wymyśli jakąś łatwiejszą nazwę na to, bo ciężko się w tym połapać. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy grać mecz Polska-Anglia, oczywiście na klasie światowej. Od razu możecie w komentarzu dać znać, jaki kolejny mecz chcielibyście zobaczyć. Oczywiście reprezentacji Polski przeciwko innej reprezentacji, może być nawet reprezentacji kobiet. To w sumie by było dość ciekawe. Jestem ciekaw, czy można coś takiego zagrać. Będziemy musieli kiedyś spróbować, ewentualnie jakiś inny mecz, który chcielibyście zobaczyć. No, także słuchajcie, ruszamy sobie, na spokojnie wybierzemy sobie skład. Jak ja ostatnio grałem, poczekajcie, kogo ja tu wprowadzałem, czy ktoś pamięta? Jezus, dzisiaj w ogóle nagrywam troszeczkę inną porą. No bo jakby nie było, nagrywamy... No kurwa, jest 14, jak ja to nagrywam. Ostatnio jak nagrywałem była godzina... 22, więc no różnica jest dość spora. Ale okej, prawego obrońcę, tego Kiwiora za Kesha bym tu od razu wyrzucił. Zobaczmy sobie, co jeszcze można tu zmienić. No i dobra, no i tyle. No i tyle, chyba nic nowego tutaj. Nic nowego tu nie wymyślimy, jeszcze Szymański SPO jest. No, tylko za kogo? Może za Wszołka byśmy go wrzucili. Dobra, zróbmy taki skład. No i co? Lecymy, kurna. Ostatni mecz zakończył się 6-3 z Czechami. No, starcie niełatwe, można by rzec, ale wygrana, prawda? No. Predykcje dość dobre, no jestem ciekaw, czy faktycznie w eliminacjach im tak pójdzie. Ale tak mi się podobają te wstępniaki, nie? A to jest świetnie nagrane, nie? To jest naprawdę świetnie nagrane. Jak wam w ogóle siada ta FIFA w tym roku? Czy czujecie jakieś duże różnice w stosunku do poprzedniego? Kurna, no czy oni mogą? Ja pierdolę, ja już z faulem zaczynam? W pierwszej minucie? W sumie lepiej niż z faulem niż z bramką, tak jak z Czechami. O kurwa. Dobra, trzeba bronić. No! Ogólnie troszeczkę... Dużo pograłem ostatnio w Ultimate Team, więc mam nadzieję, że będzie mi dzisiaj dużo lepiej szło, ale zauważyłem, że nie ma reguły i zauważyłem jeszcze jedną w ogóle ciekawą rzecz na Ultimate Team. Nie wiem, czy wy też to widzicie, jak gracie, ale jest tak, na skład balcach przynajmniej, że czasami jak się gra dwa mecze na legendarnym poziomie trudności, to ten drugi mecz, jak ten pierwszy pójdzie wam zbyt łatwo, to ten drugi mecz jest mega trudny i wszyscy zawodnicy ruszają się, jakby mieli, kurwa, nie wiem, nogi smołą pokryte. O Jezus, ale to zdupiłem tym milikiem. No to, że dosłownie jakby oni są, nie wiem, tak, że grzęzną w tym polu. Jakby nie wiem, jak to określić, nie? Ale ta gra wygląda dużo wolniej ze strony twojej drużyny, niż jak gra przeciwnik. No ten bot zapierdala, a twoi stoją w miejscu. No nie wiem, z czego to wynika. Jestem ciekaw, czy tylko ja tak mam, czy to jakieś, nie wiem, spadki FPS-ów, czy co, chociaż raczej mało prawdopodobne. Ale dajcie znać, Kolipa. No. I oczywiście zapraszam do subowania, prawda, bo coraz więcej FIFA. I ogólnie fajnie pierwszy odcineczek siadł. Z tym Polska-Niemcy, jestem mega zadowolony z niego. No dobra. Dobra, lewy, ale no nie, kurwa, no nie tak! Na spokojnie, no nie, no! Czemu ten skóraś, kurwa, nie potrafi odgrywać? Dobrze, faulujcie ich tam. Najważniejsze, żeby nie mogli się przesunąć do przodu. No kurwa, coś ty zagrał! Ja pierdolę, co on zagrał! Kurwa! No trzymaj mnie! Co za debil jebany, bez mózgi. No kurwa. Jak tak można, do chuja. Jak tak można, kurwa mać, no. Już se fryza, żem rozpierdolił z wrażenia, no i widzi ta co jest. Dobra, na spokojnie. No i teraz do przodu, no do przodu, kurwa, biegnij tym skurasiem, biegnij!
Dobra, do Lewandowskiego. Ja pierdolę, ten Lewandowski z tym dryblingiem, nie? To jest po prostu... Nie wiem, znaczy, ja się uczę w ogóle dryblować. Coraz lepiej mi to idzie, ale... Dalej czuję, że jest jeszcze dużo miejsca do tego, żeby się poprawić. Plusem jest to, że troszkę lepiej mi idzie w obronie teraz, chociaż kurwa w tym meczu tego nie widać! Ja pierdolę. Ale jestem ruchany. Dzisiaj wszystko przeciwko mnie, słuchajcie, naprawdę. Żeby zebrać się do tego nagrywania, już minęła, nie wiem, z godzina. Bo tyle rzeczy gdzieś tam się dzieje w międzyczasie. No ja pierdolę, no kurwa! No dobrze, dobry odbiór, no dobry odbiór, no i co? Ale kurwa, no przegrywamy 2-0, no obudźcie się do chuja! Nie wiem, ja naprawdę teraz mam wrażenie, że oglądam reprezentację Polski tak w telewizji. O dobrze, zajebiście. No ale komu, kurwa? Ja nie wiem, ja tu nie mam kurwa z kim grać. No dawaj. Jakby widzicie, co tu się dzieje? Dominik? No kurwa! No! Co? Tam był spalony? Nie, coś. Co jest, kurwa? Naprawdę tam był spalony? Że może jakiś cofnięty, no ale kurwa. Nie wiem. Jak mnie rucha! Nie no da, kurwa, no jak tak, ja tak będę grał, no to ja pierdolę, nie? To nie ma szans na to, żeby to wygrać. Jak, kurwa, największy kasztan. No i co, jaki faul znowu? Nie wiem, no ja może jestem ślepy, może ja nie widzę większości rzeczy na tym boisku, no nie wiem, no. Jakby, kurwa, ale tu... O Boże święty! Nie wiem, Lewandowski, się obudzisz, kurwa, na tym ataku. Stoi chłop w miejscu. O, dobrze, do Milika. No i chuj, no. Ja nie wiem, ja mam wrażenie takie, że oni w tej reprezentacji się nie ustawiają w ogóle do ataku. W sensie takim, że nie wiem, to jest kurwa gra defensywna, czy o co chodzi? O kurwa, ale mu zajebałem. Oj, 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 następnemu. Oj, 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 trzeciemu, ja pierdolę, co ja kurwa gram, ja jebie, nie, no jest 40 minuta, ja przegrywam do 2-0, no nie, no kurwa, żadnej sensownej okazji na tą bramkę nie było, żadnej kurwa, żadnej, nie, ja pierdolę, co się dzieje, no kurwa, ja nawet tych obrońców nie mogę sensownie zmieniać, znaczy ja ich zmieniam, ale oni tak jakoś kurwa, no nie wiem. No dawaj do lewego, no lewy! No kurwa! Jest! Ja pierdolę! Chociaż kontaktowa do... Jezus! Ja pierdolę! Chociaż kontaktowa! Do szatni kontaktówkę to też nie jest źle, no. Choć tu trzeba strzelić, kurwa, no wyrównującą, a nie kontaktowe tam jakieś zasrane. O, ale ładnie Bereszyński już to teraz odebrał. Zajebiście, Krychowiak. Do Lewandowskiego, Lewandowski. A ja pierdolę, czemu ty żeś to tak wypuścił do tyłu aż? A mogło być 2-2 w tej... Mogło być 2-2, kurwa, no mogło być. Tylko tu trzeba się obudzić, nie? Naprawdę, tu trzeba się obudzić, troszeczkę rozgrzać. Ja jebie. Wyjdzie? Wyjdzie do mnie. Tyle dobrze, że wyszła. No i...
Kurwa. Nie wiem, oglądałem ostatnio Pongowskiego, jak gra w FIFA i mi się chyba udziela, nie? Ja pierdolę. No ale nasi muszą... Naprawdę, tu trzeba się obudzić, kurna. No i do ko... Ale kurwa, czemu tutaj nikt nie zostaje? Jakby... Nie wiem, obrona całą drużyną, w porządku, rozumiem. Gram na ofensywnym. Więc już tak średnio rozumiem generalnie, ale... No jakby rozumiem, że plan jest taki, żeby się bronić całą drużyną. Okej. Okay. O kurwa, no nie wiem... Napastnicy mogliby zostawać? No wreszcie, kurwa! Wreszcie! No! Co prawda takim fartem, ale... Takim fartem, ale no... Ech. Mój Boże. Dobra, 2-2. Chociaż tyle. Jest remis. To już jest dobrze. Teraz tylko wygrać. Teraz tylko wygrać. No to ojojoj, kurwa, ojojoj! No weź go tam, weź go tam, no weź go tam! Nie! Oj, żółta kartka jakaś. A, to dla Zielińskiego, dobra. Za tamten faul, rozumiem. No wybij, wybij, wybij Lewandowski, dobrze! O, niedobrze, niedobrze! Kurwa, lewy drewniaku jebany! Kurwa, co ty robisz? Ja pierdolę, co za drewno! No nie, kurwa, chłop! Gwiazda światowego futbolu. Przyjmuję kurwa na rękę, jeszcze na taki kurwa przeszczep. No ja pierdolę, no nie wytrzymam. No kurwa, no nie wytrzymam, nie? No i chuj do dupy. O, pierdolę. Tyle męczyć się, żeby wyrównać. No i w pizdu i wylądował. No i kurwa, z kim ja mam grać? No halo, kurwa, ktoś wyjdzie, ktoś ruszy pizdę do środka. No patrz, no kurwa, co jest? Było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Nie wiem, co jest nie tak z tą drużyną, nie? Serio. Serio, nie wiem, co jest nie tak z tą drużyną, ale coś tu kurwa nie bangla. Coś tu kurwa jest nie bardzo, nie? Ja nie wiem, czy oni są jacyś zaspani, czy o chuj chodzi. No ja pierdolę. No weź, zabierz mu tą piłkę, no zabierz mu kurwa tą piłkę! Ja pierdolę, kurwa! Mam dość. Mam kurwa dość. Banda idiotów, kurwa. Banda kurwa idiotów. Nie wiem, wbiegłem w chłopa w ogóle. Już się zrajdżowałem i chuj. I teraz to wygrać jakkolwiek, nie? Będzie tak ciężko. Żeby zremisować w ogóle, to już będzie absurd jakiś. Dobrze, no dobrze, dobrze. Ale przynajmniej to dodaje realistyki, no nie możemy wszystkiego Polską wygrywać, prawda? No kurwa, ty fiucie! Złamany! Ci, ale jak oni dobrze podają w ogóle. Ja pierdolę, chłop mnie piętkami robi, co jest? Pojebało was chyba lekko. No ale no nie... No i czemu to kurwa przerywasz? Korzyść daj zjebie! Nie no, nie wytrzymie kurwa, no nie wytrzymie no. No! No zgubił kurwa się z piłką, no i ja nie wytrzymam kurwa. No nie wytrzymam dzisiaj chyba. Ja nie wiem, kto tu jest kurwa bardziej ulumulu, ja czy oni?
Ja bo gram tą drużyną chyba, kurwa, jeszcze. I ja pierdolę 5-2. No trzymajcie mnie, kurwa, bo ja nie wytrzymam. A, już tak. Ja już się za bardzo wkurwiłem, wiecie? To już nie ma szans, żeby to wygrać. Tym bardziej, jak widzę, jak ci idioci, kurwa, zajebani grają, nie? Przecież tu nikt, kurwa, nie idzie do tego ataku. Kurwa, ja mam tryb ofensywny, a oni, kurwa, siedzą z tyłu, nie? No, ze sraniem, kurwa, nie z korzyścią, bo taka korzyść to chuj ci w dupę. No strzel to! Nie, ale chujowo to zrobiłem. O ja pierdolę, no nie, kurwa. No nie w ten sposób, no. Zostaliśmy wyruchani, chciałem powiedzieć. Bez mydła, nie? No, biegnij, kurwa, biegnij, skóraś! No ja pierdolę, no nie wierzę w to. No nie wierzę w to, kurwa! Jebane drewniaki! I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Co za drewno, kurwa, tu jest grane, nie? No dawaj to, kurwa, no... No dawaj to! Dobra, chociaż róg, kurwa. No chociaż tą bramkę jeszcze trzecią, no już tak... Na honor no strzelmy. No! Nie, no dobra, jeszcze raz gram na krótko, pierdolę. No Milik! No ale kurwa, no to... Jakby... Ja pierdolę. Ja nie wiem, ci zawodnicy w tej reprezentacji to jakby kurwa w B-klasie grali. Nie mówiąc o tym, że puściłem sprint, a on dalej sprintował. Zajebista sprawa. Kocham FIFA. No. No to tego. 5-2, siemano, cześć. I jeszcze Bednarek z kontuzją, no i chuj. Ja pierdolę, jaka patologia ten mecz. Jestem załamany, słuchajcie. Jestem kurwa załamany. Jestem załamany. Nie mam słów, słuchajcie. Nie mam słów, no dostaliśmy na dziurę. Mam nadzieję chociaż, że wam się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, suba, jakiegoś komentarza. No, możemy zapalić świeczkę w komentarzach na naszej reprezentacji, bo są kurwa niektórzy właśnie tyle warci, że nawet knut by się nie palił, czy tam knut. No, no to tego. Trzymajcie się, dzięki jeszcze raz, na razie, no i cześć.